Chodź. Nie chcę, Olga. Nie mamy wyjścia, Ewa. Chodź. Ja nigdzie nie grałam wcześniej tak dużej roli, więc to była dla mnie bardzo duża szansa. Przestań mi w głowie mieszać! Wszystko mnie zaskoczyło bardzo. Od wygranego castingu aż do jakby tego sukcesu. Nigdy mu nie zaufam. Ewa, uwierz mi, jestem tu po to, żeby cię chronić. Marianka, kiedy przyszła na casting, zdeklasowała wszystkie koleżanki, które tam się pojawiły przed nią. Potrafiła na pstryk wejść w sytuację, która wymagała bardzo dużych emocji. Ma taką emocjonalność niezwykłą, a przy tym prostotę, która przy małym doświadczeniu, bo to jest młoda aktorka, no jest urzekające, że ona tak, nazwałabym to, z tak wielkim gustem porusza się w tym zawodzie. Ale może ja nie chcę znać prawdy? Może ja się boję? 22-letnia Marianna pochodzi z artystycznej rodziny. Tata, Maciej Kowalewski, jest aktorem i reżyserem teatralnym. Z kolei mama, Edyta Torchan, jest znaną aktorką teatralną i filmową. O rok starsza siostra Zofia również wybrała filmową drogę i została reżyserką. Jej krótkometrażowy dokument Więzi, opowiadający o rozpadzie małżeństwa jej dziadków, trafił m.in. na listę kandydatów do Oscara. To jest świetne zdjęcie. Rodziny artystyczne mają do siebie coś takiego, że są takie dziwaczne. I mam wrażenie, że nasza rodzina trochę taka jest. Myśmy klepali biedę. Nie stać nas było za bardzo na opiekunki. Co wieczór graliśmy i po prostu zabieraliśmy je do teatru. No i one w taki sposób zaczęły przesiąkać teatrem. I nami się opiekowały garderobiany, różne tam panie z obsługi teatru, więc ja do dziś bardzo lubię taki zapach, który jest w garderobach, czyli ubrań i papierosów. To jest jakiś mój zapach dzieciństwa. Z planu na plan rodzice przejeżdżali. Wieczorami próby do teatru w naszym domu, my w tym wszystkim. Przychodzili do nas znajomi i wtedy Marianna z Zosią, to siądźcie wujkowie i ciotki, rodzice na 5 minut, a my tutaj wam coś zaraz zaśpiewamy i zagramy. Mania zawsze śpiewała i występowała i była urocza, wszyscy na nią patrzyli zawsze. Rajstopy na głowę wkładała, jak była mała, i występowała zawsze z rajstopami na głowie. Jak mi oznajmiły, że jedna chce być reżyserką, druga chce być aktorką, naprawdę bardzo konsekwentnie im to starałem się wybić z głowy. I bardzo dobrze, że nie posłuchały, bo ja się strasznie pomyliłem. Mogę? Siadaj, no co ty jesteś? Nie wiem. Zosia była dla mnie dużym autorytetem jako siostra, starsza siostra, więc myśmy zawsze wszystko robiły razem. Marianka grała w moich filmach od pierwszego roku. W naszej relacji to jest pomoc wzajemna. W sensie, że ja ją reżyseruję i uczę się reżyserii na niej, a ona mi też dużo daje. Kiedyś mówię: Zosia, no nie zatrudniaj Marianny po raz kolejny. Zatrudniaj kogoś innego, bo od innych też się dużo uczysz. Ale później ja właśnie zobaczyłem, jak Marianna gra i powiedziałem Zosi, ale ona jest naprawdę dobra. No tato, no mówiłam ci, że ona jest dobra, dlatego z nią pracuję, że jest dobra, a nie dlatego, że jest moją siostrą. Tam czeka kamera, będę ci chciał pokazać. No idź! Wydaje mi się, że jest we mnie taki rodzaj mroku jakiś. Wydaje mi się też, że to jest związane ściśle z moją przeszłością. Ja byłam osobą mocno nielubianą w szkole, taką odseparowaną, oddzieloną od reszty rówieśników. Jestem raczej typem introwertyka. Historie prywatne, rodzinne też się tak ułożyły w naszym życiu, w naszej rodzinie, że myśmy się rozwiedli. To nie była pełna rodzina od jakiegoś momentu, w związku z tym wtedy zawsze dzieci się jakoś trzymają razem. Tutaj była duża sytuacja smutku, stresu, żalu dla nas, którą żeśmy przeżywały razem i myślę, że to też nas bardzo mocno zespoiło na kolejne lata. Było między nami coś takiego, że nagle miałyśmy poczucie, że nie chcemy iść do mamy po pomoc, po ramię, nie chcemy iść do taty, tylko chcemy zostać jakby ze sobą i mamy siebie i to nam na ten moment wystarcza. To bardzo łączy. Tylko rok różnicy to też jakby po prostu mam przyjaciółkę, która jest moją siostrą.